Chodź do babci. Wyrosło na zagonie w złocisty, długi kłos. Jak zaczął pytlować,
Maryna, gotuj pierogi. Mój Jaśku drogi, kiedy nie mam mąki, a ja ci do miasta pomogę, do ciasta. Maryna, gotuj pierogi. Maryna, gotuj pierogi. Mój Jaśku drogi, kiedy nie mam sera, a ja ci do miasta pomogę, do ciasta. Maryna, gotuj pierogi. Maryna, gotuj pierogi. Mój Jaśku drogi, kiedy nie mam soli, a ja Jaśku drogi, kiedy nie mam wody, a ja się do studni pokuję, a studni Maryna, gotuj pierogi. Maryna, gotuj pierogi. Mój Jaśku drogi, kiedy nie mam chęci, a ja się zabija, studni te zabija. Maryna, gotuj pierogi. A ja się zabija, studni te zabija. Maryna, gotuj pierogi. Dosyć już dzieciaki, z pierwszej mąki trzeba najpierw chleb upiec. Ja już chleb w dzieży zamięsiła, znak krzyża zrobiła i zostawiłam do wyrośnięcia. A teraz weźcie noktura pomiotło i piec powymiatajcie. Pociąskiem węgielki pozgartajcie. Teraz już piec mamy gotowy, czas do pieca chleb wsadzać. Dajcie łopatę. Chlebuś już w piecu, teraz się piecze. A kto tam pod chałupą na mostku jakieś chłopczyska wyśpiewują? Tam posunąć domy, tam przeszynie. Ja zbywam na kujarce swoje dzień.
A ja pójdę do potoku, umyję nogi, a ty przegrasz 100 talarów, będziesz ubogi. Ta dama, a ty przegrasz 100 talarów, będziesz ubogi. A cóż ci to, mój Jasieńku, do mojej głowy? Jak ja ci się nie podoba, mielce do wdowy. Ta dama, jak ja ci się nie podoba, mielce do wdowy. Ja do wdowy nie pojadę, prosił, nie będę. Ciebie, Kasiu, pokochałem, żeni się będę. Ta dama, ciebie, Kasiu, pokochałem, żeni się będę. Bo u wdowy chleb gotowy, serce swaliste, a u panny chleba nie ma, lecz serce czyste. Ta dama, a u panny chleba nie ma, lecz serce czyste. No, czas już chleb z pieca wyciągać. Jaki rumiany i pachnący i puka, bo moja mama tak powiadała, że jak chleb się wyciąga z pieca, to musi pukać, bo jak nie puka, to znaczy, że nie jest dopieczony. To trzeba go jeszcze na trzy zdrowaśki w piecu przytrzymać, żeby doszedł. A teraz jak wystygnie, ja znakiem krzyża go rozpocznę i wszyscy dostaniecie po kromeczce. A teraz moje córki, słuchajcie mnie dobrze. Pamiętajcie, nie bierzcie sobie za męża takiego chłopa, że to w karczmie siedzi i piwko popija. Tylko takiego bierzcie, żeby wam przy nim chleba nie brakowało. Ten ślusarz robi klucze we dnie.
Katowic. Zbierają. A ja tego pana tutaj, co tak to zboże tutaj siał, pan tutaj pozwoli do mnie na chwileczkę, proszę bardzo. Niech pan weźmie ten woreczek, to jest ważne, niech pan tu podejdzie. Pani Mariolu, gdzie pani jest? Proszę, pani Mariola i ten pan, proszę bardzo. Pani Mariolu, dla pani dyplom, bardzo dziękujemy. Już pani ma piec, jeszcze dyplom, dziękujemy. A pana poproszę, wie pan co, niech pan tak posieje, może tu co urośnie z tych ludzi dobrego. Niech pan tym zbożem tutaj tak, niech pan zasieje. No wie, że pan, ja też posieję, może coś nam tu urośnie. Proszę, pan się tak zamachnie tutaj, ci państwo tak troszeczkę. O, o, teraz to urośnie, teraz. Teraz to coś porządnego tutaj będzie. Bardzo panu dziękuję, dziękuję pięknie. To był zespół Perła z Przybyłowic, proszę państwa. Tradycje wypieku chleba, które nam tutaj przypomnieli. Proszę państwa, ja widzę, że są zespoły ludowe, które dzisiaj występują, ale są także goście, którzy...